Kolejne 3 dni na posługi na granicy to kolejne 3 dni pracy dla uciekających przed reżimem Putina i kolejne 3 dni zobaczenia, w jaki sposób ludzie przeżywają swoje cierpienie i mówią o swoim cierpieniu. Mówią o tym ze łzami w oczach, mówią o tym ze wzruszeniem, roztrzęsieni. Dlatego potrzeba, aby rzeczywiście w dalszym ciągu podejmować się tej posługi wsparcia, zarówno tego materialnego, jak i takiego psychicznego, psychologicznego wsparcia dla tych, którzy uciekają, którzy zostawili tam swoich bliskich przede wszystkim, zostawili swoich krewnych, swoich znajomych, ale również tych, którzy niestety nie są w stanie uciekać. Dzisiaj rano otrzymałem prośbę z granicy, aby zaopiekować się mężczyzną niepełnosprawnym, który no niestety nie znalazł tutaj, przynajmniej w ciągu ostatnich godzin, schronienia długotrwałego. Dlatego podjęliśmy takie starania w parafii świętego Franciszka, aby ten człowiek razem ze swoją małżonką mógł u nas w domu spędzić ten czas oczekiwania, być może na powrót, bo miałem nadzieję, że ten powrót już za niedługo będzie mógł mieć miejsce i cała sytuacja na Ukrainie się uspokoi. Myślę też o dalszej pomocy, w jaki sposób pomagać tym wszystkim, którzy uciekają. Na pewno pomocy tutaj już na miejscu, ponieważ wielu uchodźców znajduje swój tymczasowy dach nad głową właśnie tutaj wśród nas. Dlatego myślę, że warto szukać takiej możliwości pomocy tutaj na miejscu i, tak jak już niejednokrotnie wspominałem, wspierać również tych, którzy tych uchodźców przyjmują. Materialnie, duchowo, może czasami wręczyć w różnych działaniach. W naszym mieście również podejmowani są uchodźcy w różnych punktach, takich jak OSP, na przykład w Mikulczycach, czy w Makoszowach, czy też w różnych innych miejscach. Warto, aby również zadzwonić, zapytać, czy tak, jakiej pomocy ci ludzie by potrzebowali, w jaki sposób można pomóc. Natomiast niech ta pomoc będzie zawsze konsultowana, abyśmy nie przynosili rzeczy, które mogą się okazać zbędne, które mogą potem stać się niestety ciężarem. Na granicę nie ma sensu wywozić rzeczy. Jeżeli ktoś chce coś ofiarować, to tak, aby mogłyby to być rzeczy przekazane za granicę, bo tam właśnie za granicą, zwłaszcza w miejscowościach, gdzie są działania wojenne, tam ta pomoc jest na pewno potrzebna. I to pomoc przede wszystkim medyczna. Nie ma też sensu wykupować aptek i leków, które niestety bardzo często się nie przydadzą. Chyba że znowu myślimy o pomocy za granicą, ale najpierw warto skonsultować to przede wszystkim z osobami zajmującymi się tym problemem, na przykład w punktach zarządzania kryzysowego. To są punkty, które będą nas informowały, jaką pomoc należy zrealizować i jaką pomoc należy przekazać właśnie tam dalej. Tutaj za mną są przygotowane 2 łóżka ortopedyczne właśnie dla ludzi, którzy niestety nie znajdą być może dachu nad głową ze względu na swoją niepełnosprawność. I tutaj wielkie podziękowania dla Was wszystkich, dla tych, którzy podejmujecie się pomocy dla wszystkich. Też dla miejscowych księży, ale również tych, którzy w swoich domach przede wszystkim przyjmują uchodźców. I życzę Wam wszystkim, abyście na tej drodze pomocy drugiemu człowiekowi wytrwali i doświadczali również tego dobra, które mimo tego zła, które się dokonuje, jest obecne. Jak widać, jesteśmy solidarni z Ukraińcami, nie tylko mentalnie, ale również i materialnie. Dlatego za to dobro, które realizujemy, za tą solidarność, za to, że wszyscy razem realizujemy to, warto sobie powiedzieć dziękuję. I myślę też, że uchodźcy, którzy tej pomocy doświadczają, to wzruszenie i tą wdzięczność okazują. Dlatego naprawdę dużo dobra się, mimo zła, dużo dobra się dokonuje i dzieje. Za to wszystko serdecznie Wam dziękuję i trzymajmy się razem.